ewentualnie wytrzymałość psychofizyczną. Zastanawiam się, od której konkurencji zacząć, żeby za bardzo was nie przestraszyć. Czy pytanie takie, czy graliście kiedyś w Twistera? Kiedyś, tak? A generalnie pytanie mam takie, czy graliście kiedyś w Jęgę? Tak. Tak właśnie. Zrobię troszkę miejsca. Spryciarz. Więc w zasadzie nie zaczyna się zdania od a więc. A więc myślę, że można zaczynać trochę was rozruszać i połamać. Rozruszam się. Dobrze. Wybierzcie wszystkie. Aha, nie ma jeszcze jednego stworzenia, może zaraz wróci. O, dobra. Generalnie wybierzcie sobie stworzenie, które jako pierwsze będzie próbować w każdej z drużyn. Dobra, czyli Wolf zaczyna z drużyny A. Ja was w ogóle zapiszę. Dobra, kto jest drugim stworzeniem z drugiej drużyny? Albo dobra, zrobimy... Nie, żeby przyspieszyć, zrobimy inaczej. Poproszę pierwszą drużynę. Która nazywa się jak? The Mini Wolves? Konie. Dobra, nazywa się Konie, jestem za. Tikeju, możesz to zapisać, dobra. Bądź moim pisadłem, będzie szybciej. Generalnie zwycięzca tej zwycięzca tej konkurencji od was stanie w szranki w drugiej konkurencji. Zapraszam. Generalnie znacie Twistera, tak? Tylko, że generalnie po każdym ruchu, jeśli chodzi o Twistera, musicie wyciągnąć klocek. Ja tego nie będę robić, ja będę stał obok i się śmiał. To wy jakoś musicie chcieć to zrobić i umieć to zrobić. Zapraszam na środek. Ja mam spodnie niedostosowane do tego typu sportu. A ty, Sylwek? Niebieski. To będzie super śmieszne. Przegryby niebieskie. Spokojnie, poczekamy chwilę. Ktoś sobie już zdejmuje buty. No. Nie! Wszyscy macie glany, no to jakby szybko powinno pójść. Pomieszczenie jest klimatyzowane, przeżyjemy. Speedy ma gorzej. Okej. Okay. No to zaczyna pani, bo czemu nie?
Okej. Czujesz ten zapach wolności. Lewa ręka na czerwony. No to jedziecie razem w takim razie. No, dajesz, no, Wolfie, dajesz. Ja chcę to zobaczyć. Ręka. A co z nogą? A co z nogą? Poddaję się, ręku mi spodnie. Żartuję. To było szybkie. No to, da, ale ona leci dalej. Dobra, lecisz dalej. Wykpił się. No. Prawa stopa na czerwone. Generalnie, dobra. Generalnie powinnaś za każdym ruchem wyjąć przynajmniej jeden klocek, no ale dobra. Tak. Jest to może bez klocków. Czekaj, to jest pomysł. Wolfie, wyciągaj klocki. O. Ale ja już przegrałem. Wyciągasz klocki. Ile? No, jeden klocek wyciągaj. Dwa. Dobra, dwa. To jedna osoba wyciąga klocki, a druga będzie grać. Tak. A ja wam... Chciałem powiedzieć, że wam mierzę czas, ale... Dobra. Nie, ja bym spanikowałem. Jeszcze raz. To jest twój turniej, baw się. Nie, to się nie liczy. Spanikowałem. Czy reszta drużyn zgadza się, żeby podjęli jeszcze jedną próbę? No to mi bardzo przykro. Dobra, z racji tego, żebyście się nie połamali, jedna osoba na twistera, druga osoba do jęgi. Mija powinna mieć. Wolfie, Mija jest w Ardrumie, powinna mieć igłę i nitkę. Nie wiem, nie. Nie idź tam, tam jest skażenie. Tak, to tylko wtuć, co nie zmienię. TKU, weź nitkę od Eilisha, proszę. Złotą nitkę? Tak. Okej, czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Tak. No to dobra. Jedziemy. Prawa stopa na czerwone. Prawa ręka na czerwone. To śmierdzi. Prawa ręka na żółty. Prawa ręka na żółty? Tak. To załatwam te buty. No właśnie, to były stopy. Prawa stopa na zielono. My będziemy wiedzieć. Patrz, jak dobrze idzie, ej. Dobrze, że nie wybrałaś na to, co ty tak, tak, tak. Ale gruby fink. Nie. Prawa ręka żółty. A który? Żółty. Okej. Okay. Twój stara gra. Fajnie. Kto znowu jadł kubek? Co to za twister? Lewa ręka ma
Słuchaj, Jenga, czemu nie dajesz tych klocków na górę? Ej! A nie dziś tego, co ty? Nie, ma odkładać. A to przepraszam. No i czegoś muszę policzyć punkty, prawda? Naprawdę to jest tak, że nie pierwsze, drugie, trzecie, tylko punkty. Prawa stopa na czerwony. Ja. Ile to potrwa? Ostatnio sobie kupiłem puszczę, ale mi spada ta kolejka. No, czekam dalej na klocka. Trochę na wodę, trochę na klocka. Lewa stopa na czerwony. Ciekawe, kiedy zwalisz klocka. Lewa stopa na żółty. Dobra, poszło. Prawa stopa na żółty. Fascynujące, nie? O. Dobra. Lewa stopa na niebieski. Zobaczymy, kto pierwszy polegnie. Ty też, jeszcze żyjesz. Prawa stopa na zielony. Chyba ser. Cemi pęka. Okej. Z porostem czy przerostem? Prawa stopa na zielony. Prawa stopa na trzeci zielony z lewej. Lewa stopa na czerwony. Prawa stopa na czerwony. Prawa ręka, niebieski. Lub chce więcej osób na Twitterze. Nie ma więcej osób, nie zgłosiło się. Jeszcze macie szansę wygrać. Tak, tylko nie mamy odpowiedniej ilości jęgi, a generalnie drużyny miały być czteroosobowe i trzy osoby miały być na spisterze, przynajmniej. Prawa ręka żółty. Okej. Lewa ręka na żółty. Coraz trudniej się robi przy jędze, nie przy twisterze.
Prawa ręka zielony. To będzie łatwe. Mhm. Okej. Lewa stopa na zielony. Prawa ręka na czerwony. Lewa ręka na niebieski. To wzruszające, Wolfie. W sumie z pękniętymi... Jaki z tego wniosek? Z pękniętymi spodniami łatwiej zwalić klocka. Prawa stopa na żółty. Ale ma całe spodnie. Chyba ciężko was będzie pobić. Lewa ręka na zielony. No lewą rękę możesz podnieść. No, tylko lewą. Człowiek pająk 2. Bartęga wstał i zaczął klaskać. Prawa ręka na niebieski. Czyli jednak nawet pojedynkę nie jest to takie proste. Spokojnie, spokojnie, kolega przypomina sobie, który to jest niebieski. Niestety to nie czerwony, więc będzie problem. Jak przestaniesz się śmiać, wyciągaj klocka. Mam nadzieję, że ktoś to nagrywa. Nie, tam jest kamera. Dobrze. No to moja kurwa też była. Tam jest kamera. Będzie najlepiej, żeby lewa stopa na żółty. Hello.
Prawa ręka na niebieski. Prawa stopa na czerwony. W ten sposób to całą tą wieżę przełożyć. No ale jakby nie było, trzeba ze spodu ciągnąć, więc no niestety. Prawa ręka na czerwony. To będzie łatwe. Coś tam. Coś tam jeszcze by się znalazło. Wiem, tylko patrzę, na ile jest sens dalej, bo zbierać wszystkie z wierzchu nie ma sensu. A tu już nie wyciągniesz faktycznie. Dobra. Ciekawy jestem, czy trzecia drużyna dojdzie do waszego wyniku. To z niebieskim było genialne. Dobra, na razie zapisuję wam punkta, wam dziękuję, zapraszam trzecią drużynę. Będzie ciężko, będzie ciężko. Proszę. W tym momencie doszliście do takiego momentu, że nie ma co nawet liczyć klocków, chociaż ich jest 3, 6, mogę policzyć. 6, 8 razy 3. 4, 5, 5. Dobra, zapraszamy trzecią drużynę na środek. Druga zwala klocka. Trzeba z środka, czy tak. Można ze spodu? Tak, trzeba wyjmować. Spodu chyba, że się już nie da. A jak się z wszystkich poziomów zdejmie, to można ze spodu? Znaczy generalnie jak dojdziesz do momentu, kiedy nie masz już dociągnięcia nic ze spodu, to górne ma siedzieć. Resztę ciągniesz jak leci. A to znaczy jak leci, to niedobrze, więc lepiej, żeby nie leciało. Dobra, czy generalnie... Jak nie mam Pegazy teraz, gotowe? To trzeba, ale skąd zaczynać? To znaczy, zaczynasz skąd chcesz, byle nie od samej góry, prawda? To jest w cudzysłowie wiadome. Więc jedziesz tak, żeby nie spadło. Gotowy? To zaczynamy od lewej stopy na czerwone. Wyciągaj. Dobra. Nie. Ja muszę liczyć to potem. Prawa stopa na żółte.
Jakby kładli na górę, poprzednia drużyna nie skończyłaby do jutra do rana. Tak. Co ja tu robię i jakim cudem dałem się na to namówić? Na statywie. Na statywie! Prawa ręka na niebieski. Lateks. Okej. Prawa stopa na żółte. Upsy. Miała być prawa stopa na żółte, nie lewa. Przykro mi. Drużyna Fallouta z pierwszej konkurencji. 3 punkty, wy 2 punkty, no i niestety konie. 1, bo dali się na to namówić. Zastanówcie się teraz, kto z was ma większy apetyt? Znaczy, drużyna zwycięska ma na razie 3 punkty. Ja szybko pędzę. Pędzę tylko po jeszcze jeden drobiazg. Bardzo proszę sekundę cierpliwości. Konkurencji? To jakbyś wiedział, jaka konkurencja, co by nie była za ta. Czy jesteś głodny? Zadajcie sobie z każdej drużyny pytanie, na ile kto z was jest głodny. Dobra. Przynajmniej jedna drużyna jest pewna. Dobra, te Fallouty, decyzja. Szybko. Szybko. Dobra. Szybko. Szybko, jak najszybciej. Drużyna numer 3. Czyli wy, to kto? Dobra, to odważni zostają, powiedzmy, na środku. Dajcie mi chwilę. Wybacz. Dobra, słuchaj.
Na górę od nami do rana. Aha, czyli to zawiesić coś na szturku i trzeba to połknąć, potem to wyciągnąć. Tak. Moja ulubiona konkurencja. Jak się rozczaskało ściany. A, o Jezu, bez rąk. Będziesz się... Jeszcze szapała kryba. Tak, wiem o co chodzi, to bez rąk. O Jezu, Nazareta. Wyżej mi to tutaj. A można sznurek oddychać? Chcesz? Można oddychać sznurek? Zębami. Będzie to odbierne z górę. Nie. A jeżeli nie czujesz się na siłach, ja mogę się dowiedzieć. Żebyś się nie poszedł. A, okej, dobra. Nie. Ale... Nie, to mi będzie... Widziałem kiedyś taką zabawę w internecie. Generalnie. Też widziałem. To byłeś ty. To byłeś ty. Generalnie przynajmniej tego nie obserwujesz. To jest bardzo łatwo to... Do czego? Ja to rozepsuję, jak ja zaczynam jeść, to... A nie lepiej popa? A nie można po prostu zajść tych ręki w kieszeń? Mogę to po prostu tak bez tego, że to jest ważne. Czy mógł bez tej taśmy? A nie możesz sobie ręce w kieszeń po prostu. Ale ja to rozerwę, bo ja się skupię na tym, żeby jeść. Właśnie musisz pamiętać, że muszę teraz. Jezu, ja nie umiem jeść banana i iść, bo bym się wyławił na przykład. No to zapomnij o rękach. Wszystkie pozycje dozwolone, ale ja mam nadzieję, że ma zmienić. Po upływie dwóch minut będziemy... Mogę zjeść sznurek? Po upływie dwóch minut będziemy oceniać, technikę. Ile zostało. Destrukcja. Dobra. Dwie minuty, tak? Tak. Dobra. Trzy, cztery, pyt! No. Kurde, nie tak... Mogę sobie pomóc barkiem? Bóg, nie możesz pomagać sobie rękoma. Stąd to wygląda świetnie. Chodź tutaj. Stąd to wygląda... Zostaw sznurek na imię. Egoista. Tylko sznurka nie wie. Tylko że właśnie się sznurek. Co on robi? Mów sznurek! Ja mam aparat. Ja to muszę uwierzyć, że Wolf je jabłko. Tak. Wolf jest więcej. No kurwy, on stąd. Bo was osobiście mi kiedy. Ja tobie zamówiłem. Chuj mnie to boli. To by sznurek broni. Nie może sobie zobaczyć. Chuj! Ty, jaka słabna postać i co to ja powiem, bo paparazzi. Będę mówić o tym we wszystkich gazetach w Krakowie. Tak. W Krakowie? Tak. W świecie. A jak to patrzę, jak będę zajmijał przypadkowo, to nie daję to lepiej. Brawo, brawo, to było wielkie. Jest na sali jakaś? Jestem. Pokaż.
Tak. O, dalej. Ja tego nie wiem, czy już nie sprawdzę. Nie? A chcesz napić na kubek? Ej, to jabłko jest większe. Nie. Zgłaszam przeciw. Zgłaszam to do sam się zgłoś. Jeden z organizatorów nie mógł przyjechać. Zajmuje się z tym akredytacją. Miałem pytać inżynierów. O to wygląda jakby mi nie dalej. Działa. Uwaga! Czas! Tak! No, zapraszam
Drużyna numer 3. Halo. Trzecia drużyna. Halo. Czekamy minutę. A, jesteś już, dobra. Czekaj. Trzy. Dobra, jak musisz, to schowam do kieszeni. Nie ma takiej. Ale panie władzo, za co? Za jabłko. Nie ma. Ale ja nie chcę wam dać ci. Czas. Start. Konkurencji zwyciężyły konie z iście końskim apetytem. Dostają 3 punkty plus punkt za niezerwanie pewnej blokady na łapki, czyli 4 punkty. Drużyna z Falauta dostaje 3 punkty. A Pegazy dostają punkt 1, ponieważ moja plomba została naderwana. Konkurencja numer 3. Dla stworzeń, które jabłek nie jadły, więc niech te stworzenia wystąpią na środek. Macie swoje ziemniaki.
Możesz wziąć kamerę do ręki. Ale wiesz, że ja nie mam kamery za kable ze sobą? Wiem. To znaczy obraz tego ziemniaka tam mieszka? Nie. Ale po co mu ziemniaki? Nie wiem. To jest będzie bieg z ziemniakiem. Ja mogę to zdemontować? No nie, to będzie bieg z ziemniakiem. To będzie dżegla z ziemniakiem. Dobra, to jest dobra. Idealna muzyka. No. Musicie się troszeczkę... Zajmuj jak muzyka. Gdzie chcecie? Ty chmury wstać. Kurlaj, króla. Kurlaj, króla. Kurlaj, króla. Na generalnie tak. Kurlaj, króla. Nie ma katapulta. Nie ma. Raz, raz. Dobra, mamy mikrofon. Generalnie meta jest tutaj. Ziemniak ma dotknąć tego, ale nie możecie używać do tego rąk. Macie turlać, ale nie możecie używać do tego rąk. No łyżka nie ma być w ręku. Łyżka nie ma być w ręku. W tej chwili możecie pomyśleć, mogłem iść jabłko, ale mi się nie chciało. Nie można użyć rąk, nie można użyć nóg. Trzeba użyć łyżki. W czym ją trzymasz, mnie to naprawdę nie interesuje. Możesz trzymać pod pachą, jak ci wygodnie, ale wątpię. Uwaga, wszyscy zawodnicy gotowi? Czy nie? Czemu? Nie można używać rąk. Rąk, nie dłoni. Rąk, to jest różnica. Czy wszyscy gotowi? No, a ty? No właśnie zastanawiam się, co do zawodnika numer 2,5. Mówisz? Okej. Okay. Dobra, to w takim razie reszta. Czas, start! Jakie poświęcenie! Ale patrz, on czoło co robi. No, słuchajcie. Fascynujące! Brawo! Brawo! Za to powinny być zdecydowanie jakieś dodatkowe nagrody, że jesz. Brawo! Brawo! Bezapelacyjnie, drużyna Fallouta dostanie 3 punkty. Plus punkt za styl. Drużyna Fallouta dostanie 3 punkty. W zasadzie powinniście dostać 2, ale to blokowanie było piękne. I drużyna niebieskich dostanie punkt 1. O, brawa. Aha, kurczę, to już... Tylko przyjdę, to
taką zdjęcia robić. Widać, jak z takiego ludzi wkręcali, że taki telewizor maka, no nie, to jest nowy iPhone, no nie? No. Eee, odpalcie się od iPhone'a. Dobra, dobra, pozerzę. iPhone jest to dla vaperu. Wiesz, jak to było? Ja nie zapuję. Jak pierwszy iPhone wybuchnie, to pani tam mówi, bo na skarży, że ta funkcja jest od sam na sam. A co jeżeli to, to ten... Na dzień dobry, zapraszam drużynę rycerzy o powstanie. Tych rycerzy, to nie ma. Tych. A co to są, niebieskie? Nie. Co to są? Nie, przepraszam, Pegazy. Co mi się z rycerzami ten? Przepraszam. A co to jest? To są przegrywy, przepraszam. Zrobiłem z was Pegazy, trudno, dobra, ale i tak was zapraszam serdecznie. No, drużyna niebieskich. Silver Shield. Generalnie macie flaterkę, której coś odpadło. Więc tak, masz tutaj pogon flaterki i wiesz, co masz z nim zrobić. Ale chwila, żeby to nie było takie łatwe. Generalnie idź za nim najlepiej. Idź za nim, będziesz go kierował. Ja wcale nie mówiłem, że to będzie takie łatwe. Ten mikrofon, w zasadzie mogłem mi dać mikrofon jeden. Poczekajcie, zaraz to uczynię. Idę do was i dam wam zaraz mikrofon. Nie wiem, czy ich znajdę. Mam nadzieję. TKU. On ma mówić mu... Bez dotykania go. Bez dotykania. Pan... Uwaga, idzie. Ogólnie Silver Shield trafił na drugi koniec konwentu z papierem toaletowym na twarzy i musi do nas wrócić. O tym nie wie. A generalnie tego nie słyszy. Możecie być pewni. Nie. On ma to przeżyć. Przede wszystkim ma to przeżyć. Mija pierwszy stół. Mija, hehehe. W prawo, w prawo. Lekko, lekko w prawo. Prosto, prosto. Prosto. Przesuńcie się, przesuńcie się. Uwaga, drzwi. Szybko biegnij do prawo. Dotarł do drugiego stołu. Nieźle im idzie. Dotarł do trzeciego stołu z pluszakami. Jest już niedaleko. Przypominam, że Silver Shield ma papier toaletowy na twarzy. I nic. Na opaski nas nie było stać. Raz. Coś mi tu nie pasuje. W lewo, dobra. O. Uwaga, mija manada. Mija, hehehe. Dość szybko mu idzie. Zaliczył już drzwi. Zaliczył? A tu... Witamy Silver Shield. Brawo. Dobra, zrobimy tak.
Lekko prawo. Lewo. I za moim głosem. Prosto. Follow my voice, man. Follow my voice. Brawo! O, odpadło! Ale było! Brawo, naprawdę, brawo! Było! Super, brawo! Ale nie musiałeś papieru, my chcieliśmy go wykorzystać. Mamy jeszcze papier. Na czas czy na precyzję? Kto teraz? Kto, jest, kto będzie teraz? A niech idą ku mnie. Kto ku prowadzi, nie? A kto przykleja? To dobrze, to cię wyprowadzę daleko stąd. Nie, wyprowadź mnie tam, gdzie jego może. Nie, nie, nie. Wyprowadzę go poza budynek w ogóle. Albo nie. To pierwszy raz mi obnięcie głowy to zobaczyć. Aha. Co ty nigdy na jakimś zbędzie zamiakowym nie byłaś? Czy się w ogóle zapytać? Słuchajcie, no potem bardzo. Na taśmie, bo to mi już nie siedzi. Kalizelkę mam z tego zbliżenia. Nie ma każdego problemu. Wiecie to na taśmie, to mi to samo siedzi. Przytrzymaj się ręką. Ikej! No, Ikej, gdzie dałeś taśmę klejącą? Do it! Just do it! Just do it! Dej! Dej! Follow my voice, bitch! Follow my voice! A ogona nie potrzebujecie, nie? Tak, oczywiście, że idziemy gdzie indziej. No idziesz, nie bój się. Nie bój się. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. O, teraz masz schody, idziesz. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Dalej. Jesteśmy. Nie wiem, co ma to przykleić. Przyklei się, nie bój się. A, dobrze. Dziękuję. Gdzie oni poszli? Jak przyjdzie, to uda mogą. Niech mi TK powie, kiedy ruszą, bo muszę wiedzieć, kiedy czas uruchomić. Moi drodzy państwo, Wolf w tym momencie opuścił konwent. Brawo! Mamy pierwszą dezercję. Minął drzwi wejściowe. Okej. Okay. Nie! Myślę, że poszedł z ogonem. Jest na schodach. Gdzie już? Od drzwi wejściowych oczywiście. Co tam się dzieje? Co tam zatrzymał się na akredytacji, jeszcze się nie wpisał. Dobra, idę.
Drugie prawo. W prawo. W lewo. No. W dół. W dół. W dół. W dół. W dół. W dół. Jeszcze. Jeszcze. Wyżej. Brawo. Dobra, brawo. Jak zwykle ogon odpadł, ale Fluttershy odzyskała na chwilę ogon. Jeszcze ktoś będzie? Tak, jeszcze drużyna Fallouta. Gdzie jest Fallout? Ty idziesz czy prowadzisz? Pip, Pip, ty idziesz czy prowadzisz? Dobra. Ryjuku. Chcę, żeby mi odjął 2 sekundy, bo mnie zatrzymano na składach, powiedzieli, że mam się wracać, bo nie mierzycie czasu. Okej. Okay. A kogo miałeś słuchać? Ej. Nie słyszałem, bo zagłuszałem. Zakładaj Pipowi. Pip. Dobra. Ja. Domij go wprowadzę na panel. Nie, bo jeszcze mu się spodoba. Nie można. O, jak przyjemnie. Daj łapę. Kopytko. Co jeszcze? Kiedy ruszą. Po co by kopytko? Nie wiem, po coś ci kopytko będzie kiedyś, nie? Wyprowadźcie go na drugą stronę. Dobra, idziesz. Ogon później dostanie, jak tutaj przyjdzie. No nie bój się, idziesz. No idziesz za mną, no. No nie bój się. Przepraszam, przepraszam, idę z niewidomym, ma papier toaletowy na głowie, przepraszam. Zabrakło nam swojej taśmy? Chodź. Cześć, Lifien. Dzień dobry. No. I teraz... Czekajcie. Łapy przy sobie. Będziemy koło, będzie wesoło i w ogóle. Stój. Ryuk, zaczynamy. Okej, czas start. Z sali... Z Art Roomu. Ale tam jest miękko. Wow, widzisz, kiepski jesteś, Wolf. Spodnie ci pękają, nie jest... Z papierem toaletowym na twarzy. Idziesz. Patrzcie, Little Pep już dotarł. Jest na sali, dajcie mu ogon. Ogon. Wyżej! No dajesz w lewo! No w lewo! No mówię ci, że w lewo! Dobra! Brawo! Jestem zaskoczony, że wszyscy uczestnicy przeżyli konkurencję. Siłą rzeczy musimy kończyć. Ryuk, to już koniec, mam nadzieję. Tak. Dobra, w takim razie za 3 minuty mamy zapisy na karaoke. Za chwilę podsumuję i wam powiem, kto wygrał. Więc proszę o pozostanie. Oczywiście
laterka zostaje. Flaterki nie niszcz, ona idzie na aukcję.